Zadziwia jej niezwykły upór i konsekwencja. Jeżeli postawi sobie jakiś cel, na pewno to osiągnie. Właśnie wróciła z Turcji, gdzie polska akcja humanitarna buduje kolejne obozy dla uchodźców z Syrii. Proszę zacznijcie, ja mam fajne życie. Robię coś dla innych ludzi, jestem potrzebna innym ludziom. Teraz w grudniu zebraliśmy 4 miliony na Aleppo. Między innymi dlatego, że ludzie ufają mi, organizacji. Misja w Sudanie Południowym trwa już 10 lat. Powstało 700 studni. Wie pani, że co 5 dni powstawała studnia? I to jak człowiek sobie coś takiego policzy, no to, to takie to moje poczucie, że mam wpływ na świat. Nawet no, ja niepełnosprawna, Janka z ubogiej rodziny, wydawałoby się, że zawsze potrzebująca pomocy i uzależniona od innych, mogę też coś zrobić dla innych. I to chyba jest takie najważniejsze doświadczenie mojego życia, które mogę przekazać innym. Każdy z nas może coś robić sensownego. Gdy była mała, zachorowała na polio, czyli chorobę hejnego Medina. Wtedy nie było jeszcze szczepionek, przez Polskę przechodziły kolejne epidemie. Dzieci, u których porażenie było najsilniejsze, na wiele lat trafiały do specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych. Takie ośrodki dla dzieci po polio były raczej biedne. Wszyscy chodziliśmy w tych samych ubraniach, byliśmy ostrzeżeni na zero dla higieny. No, takie trochę warunki, powiedziałabym, zimny wychów. Ale wie pani, że ja to wspominam bardzo dobrze. Dlatego, że ja dzięki temu miałam normalne dzieciństwo. Ja wychowywałam się z takimi samymi jak ja. W związku z tym ja nie miałam tego poczucia, że jestem gorsza. Uprawialiśmy sporty z tymi ciężkimi aparatami na nogach, które usztywniały bezwładne nogi. Uczyliśmy się przechodzić przez płoty, wchodzić na drzewa, wspinać po sznurze. To taka sprawność fizyczna była na nas wymuszana, ale dzięki temu właściwie nie było przeszkód. Tak? Ja jako dziecko miałam 4 nogi zamiast 2. W zakładach rehabilitacyjnych skończyła szkołę podstawową i liceum. Na studiach działała w duszpasterstwie akademickim. Bardzo często jeździła w góry. Przewoziła gazetki i książki nielegalnych wydawnictw opozycyjnych. Janka nas wyprzedzała o krok. My nawet się dziwiliśmy. No, kilka kroków. O, kilka. Nawet się dziwiliśmy, jak ta Janka ryzykuje. Przecież jeżeli ona jedzie w góry z plecakiem, to jeżeli ona się połamie, to straci rok studiów. Ale przecież stopem tak. Nawet wyrzuca. Nawet stopem, przecież, tak. Gdzie? No, przecież chodzi, od noc jechała na stopa. No to przecież co z tym plecakiem? Przecież to jest w ogóle... Szalona Janka. Choroba jednak rozwijała się. To, że chodzi, zawdzięcza operacji we Francji, po której przez rok leżała w szpitalu. Tam włączyła się w działania organizacji humanitarnej Equilibre, z którą pojechała z darami do Sarajewa. Założyła polską akcję humanitarną. Konwoje z Polski jeździły do Sarajewa, Kazachstanu, Czeczenii i Afganistanu. Pan Bóg, kiedy lepił Jankę, miał moment roztargnienia. Trzymał w rękach grudę gliny na 10 osób. Zagapił się i ulepił Jankę. Więc jak Janka zużywa pierwszą Jankę, to ma jeszcze drugą, trzecią i tak dalej, i tak dalej. Janka rzeczywiście jest niezwykle, jest nieprawdopodobnie dzielna w każdej sytuacji. Ona się odradza jak feniks z popiołów. Przecież ja tego nie planowałam. Ja chciałam wysłać tylko jeden konwój i wrócić do mojej wymarzonej pracy astronoma. Czyli praca astronoma była wymarzoną pracą. Tak. Ja Co w tym było takiego pociągającego? Znaczy, ja to dokładnie pamiętam, byłam po pierwszej operacji kręgosłupa, leżałam w szpitalu w Bytomiu i jeden z lekarzy pożyczył mi książkę Gadomskiego Obrazy Nieba. Ja ją przeczytałam, miałam wtedy 13 lat, przeczytałam ją, potem ją przepisałam do zeszycika, bo wtedy nie było kserokopiarek. No i wtedy postanowiłam, że będę astronomem. Czym ta książka panią tak zaczarowała? Fascynacja, że człowiek może tak wiele, że człowiek może sięgnąć gwiazd, i ja mogę to też zrobić, tylko przy pomocy umysłu. Dzień dobry. Dzień dobry. Znienacka od tyłu. Nie, 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 siadajcie.
Przez 25 lat widziała bezmiar ludzkiej biedy i bezradności. Chce, by szczególnie młodzi nie byli obojętni, ale też zrozumieli, że pomoc musi być mądra. Co jest bardziej wzruszające, fakt powstania studni w obozie w Somalii, gdzie ludzie żyją w prymitywnych warunkach, czy fakt pomocy na Ukrainie kobietom, które musiały uciec z rejonu wojny, samotnie wychowują dzieci, bo ich mężowie albo zginęli, albo walczą. Pomaganie jest podjęciem decyzji, komu nie pomożemy. Trzeba dokonać pewnego wyboru i noszenie ciężaru tego wyboru jest bardzo trudne. Ja taką nauczkę dostałam na samym początku, kiedy byliśmy w Sarajewie po raz pierwszy już z polskim konwojem. Do autokaru z dziennikarzami, który już czekał na wyjazd z Sarajewa, wsiadła kobieta z chłopcem. To był styczeń, strasznie było zimno. Ona miała nadzieję, że my ją z tego Sarajewa wywieziemy. Ja musiałam ją z tego autobusu wyrzucić. I pamiętam, jak klęczała na śniegu, prosiła mnie. Ale my nie mogliśmy tego zrobić, tak? Ja wiedziałam, że taki konwój humanitarny będzie przejeżdżał, potem wracaliśmy przez poszczególne posterunki serbskie. Ona by i tak nie wyjechała z Sarajewa. A to, co mogliby jej zrobić Serbowie, no to trudno to sobie wyobrazić. Nie wiem, czy przeżyła, czy nie, ale to był taki moment, kiedy zrozumiałam, że my możemy wiele, ale nie możemy wszystkiego. Polska Akcja Humanitarna prowadzi misje w Sudanie i Somalii. Janina Ochojska chce pomagać na miejscu, budując studnie, które pozwolą mieszkańcom uprawiać ziemię i odbudowywać normalne życie. W Afryce nadchodzi kolejna susza i klęska głodu. To dla wszystkich oznacza pełną mobilizację. W Sudanie Południowym już teraz ogłoszono klęskę głodu. 100 tysięcy osób jest zagrożonych śmiercią. W Somalii, jeżeli chodzi o liczby, jest jeszcze gorzej, bo teraz już jest 6 milionów zagrożonych. W obozach w Syrii, w irackim Mosulu, buduje sanitariaty, dostarcza wodę i żywność. W Polsce w ramach akcji Pajacyk dożywia dzieci. Janina Ochojska mieszka w Krakowie. Ma tu wielu przyjaciół. Jeden z nich, Grzegorz Turnał, napisał hymn na 20-lecie Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak sam mówi, jest to hołd, jaki chciał oddać Jance, swojej niezwykłej przyjaciółce. Ten hymn zaśpiewali najwybitniejsi polscy artyści. Śpiewajcie ją, śpiewajcie. Wiesz, ja teraz jak byłam na tej naszej misji syryjskiej, to włączyłam tę piosenkę tym naszym koordynatorom syryjskim i na bieżąco tam tłumaczyliśmy im słowa. Nie byli tak poruszeni i wtedy właśnie powstał pomysł, żeby to przetłumaczyć, bo my rzeczywiście, wiesz, głównie jesteśmy w krajach, no, gdzie jest albo język arabski, no, albo oprócz arabskiego. No angielski, żeby było to zrozumiałe, to uniwersalnie. Bo to też jeszcze można puścić wtedy dalej. Wiesz, tylko my akurat nie jesteśmy we francuskojęzycznych. Można. Dlaczego by nie? Kiedy ja sam uważam, że mi się źle dzieje, albo że mam zły dzień, to sobie myślę, no dobrze, to wstań z takim, a nie innym problemem od dzieciństwa fizycznym i działaj tak jak Janka. To zobaczysz, na czym polega problem. Uczymy się od niej ciągle, a czasami mamy ochotę ją cię zamordować. No nie, bo to jest oczywiście diabeł w przebraniu anioła. Ale tylko dlatego jest tak skuteczny. Niezwykłą szansą jest to, że pojawił się internet, że komputer jest już czymś zwyczajnym. I dzięki temu, nawet leżąc w szpitalu po operacjach, bo w ostatnich latach miałam kilka operacji i mogłam pracować, nawet w szpitalu. Na Skype'ie mogłam porozumiewać się z naszymi misjami. Misja w Syrii była założona podczas mojego bardzo długiego pobytu w szpitalu. Właściwie podejmowanie decyzji, to wszystko odbywało się z łóżka szpitalnego i to było możliwe do zrobienia. To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Pracuje teraz najczęściej w domu, stąd woła o ratunek dla głodującej Afryki. Pisze też z przyjacielem kolejną książkę. Chce przekazać swoje doświadczenia innym.
No, cześć. Cześć, cześć. Dawno nie byłem, ale... Słyszałeś o Trappist 1? Nie, nie słyszałem. Co to jest? Że odkryto 7 planet wokół... A, jednego... to, a no. Tak, o planetach no. Słyszałem, no. Super. Ale się już tam nie wybieram. Ja to bym się no. Wybrała. Największy problem z Janką jest taki, że umawiamy się, że zrobimy książkę o jej życiu prywatnym i rozmowa się zaczyna i natychmiast lądujemy w Turcji, Afganistanie czy Korei Północnej. Nawet zapytałem Jankę na potrzeby tej książki, jak to jest, czy ona właściwie ma jakieś własne życie. No i ona mówi, no jest, to moje życie własne jest sprzęgnięte z tym, co się dzieje w świecie. Ja nie potrafiłaby chyba tak żyć, że czyta rano informacje, że na przykład, nie wiem, 1 000 000 dzieci w Afryce jest zagrożonych śmiercią głodową i nie zareagować. No. Większość z nas przeczyta i nie zareaguje jednak, prawda? Zrobi się nam przykro, czasem damy smutny emotikon przy takiej informacji. Nie mamy takiej potrzeby, że to trzeba zamienić na działanie, a Janka to ma. Proszę taką paczuszkę to dla pani po złoto 60, 40 złotych. Bardzo proszę. Do widzenia. Ja nie wiem, jakie by było życie, gdybym była zdrowa. Ale jestem naprawdę szczęśliwa i czuję, że moje życie ma sens. Jestem potrzebna innym. Czyli jakby to, co najważniejsze, mam w życiu. No, a to mi między innymi do tego doprowadziło mnie to moje życie osoby niepełnosprawnej. Więc nie chciałabym tego życia zamienić na inne.